W Radzie Kryształowego Króla znalazł się Mechanik, Asfira, Czaszkoksiężnik, Harumi, Pytor oraz Pan F. Jednak na samym początku miał tam się również pojawić Nadakan. Jednak zanim przejdziemy do szczegółów, to koniecznie subskrybujcie, bo lecimy po 20 tysięcy do końca roku. Wbijałem pod tym filmem 1000 w górę, no i dziękuję jeszcze wszystkim wspierającym i już lecimy do filmu. W związku z tym, że Tommy Andresen odszedł od Ninjago, to na kanale DTTV Channel pojawił się z nim wywiad na live'ie, który trwał aż 3 godziny. No i na tym live'ie powiedział on naprawdę wiele ciekawych rzeczy, między innymi to, że Nadakan był w planach w 16 sezonie. Ale co ciekawe, nie tylko on, bo tak naprawdę mógł powrócić każdy. Tommy powiedział, że mieli w planach każdego złoczyńca tak naprawdę, więc każdy mógł powrócić. Jednak na postać Nadakana mieli oni już jakiś pomysł. Więc oryginalnym pomysłem na powrót Nadakana było to, że Clutch Powers przypadkowo uwolni go z lampy Tyranu. No i wtedy wszystkie teorie by się potwierdziły, no bo raczej każdy spekulował już, że Clutch Powers po prostu coś zrobił albo zrobi z Nadakanem, że go przez przypadek uwolni właśnie. Taki właśnie był oryginalny pomysł. Zrezygnowano z tego pomysłu jednak dlatego, że było to zbyt skomplikowane do wytłumaczenia. Powrót Nadakana musiałby być naprawdę dobrze wytłumaczony. Bo wiecie, wszyscy ninja oprócz Jaya oraz nie pamiętają Nadakana. W związku z tym Nadakanowi trzeba byłoby poświęcić dużo czasu ekranowego, którego również brakowało w finalnej wersji, no bo wszyscy złoczyńcy oprócz Harumi byli odsunięci mocno na bok. Ja osobiście cieszę się, że Nadakan nie powrócił we 16 sezonie, no bo moim zdaniem byłoby tych złoczyńców już trochę za dużo, no i sezon byłby jeszcze bardziej chaotyczny niż finalnie wyszedł. Jednak samo to, że twórcy w planach mieli powrót Nadakana, no to może nam coś to mówić, że kiedyś faktycznie może się to wydarzyć. I ja osobiście mam nadzieję, że faktycznie tak się wydarzy, że Nadakan powróci w jakimś sezonie jako główny antagonista i zostanie poświęcony mu właśnie cały sezon, bo moim zdaniem jest naprawdę świetnym antagonistą, który zasługuje na swój własny kolejny sezon. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie o tym, że miał on powrócić. No i też koniecznie zobaczcie ten odcinek, w którym mówię o oryginalnym koncepcie na powrót Harumi.